Informator. Co, gdzie, kiedy w diecezji kaliskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy miesiąc czerwiec i moi drodzy, bardzo Was chciałem zachęcić do tego, by rozwijać swoje możliwości, rozwijać swoje kwalifikacje. Mam tu na myśli nasz Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej i działający w ramach tego instytutu taki profil, jakim jest studium teologiczno-katechetyczne. Jest to studium, które działa przy Akademii Katolickiej w Warszawie. Także każdy, kto to studium kończy, otrzymuje państwowe uprawnienia, kwalifikacje do nauczania religii i w szkołach podstawowych, i w szkole średniej. Profil kandydata jest taki, że trzeba posiadać wykształcenie wyższe, magisterskie, mieć opinię proboszcza, że nie jest się osobą jakąś przypadkową, ale też wierzącą. To studium trwa 2 lata, spotykamy się w soboty od rana do późnego popołudnia. Oprócz tego jeszcze do wypełnienia jest ankieta, oświadczenie, te dokumenty oczywiście podeślemy. Każdy, kto się zgłosi, napisze maila na nasz adres instytutu, otrzyma już konkretne informacje. Ale zapraszamy. Już jest pierwszy rok, 20 parę osób, jest pięknie, jest wesoło, ale też studenci pogłębiają swoją wiedzę teologiczną, katechetyczną, pedagogiczną, po to, by mogli właśnie później pomagać nam, księżom, by mogli też pełnić funkcję katechety, zdobywać wykształcenie. Także rekrutację uważam za otwartą i zapraszam, żeby się zgłaszać, kontaktować, po to, by móc pełnić piękną misję, właśnie misję nauczyciela religii, katechezy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, bardzo serdecznie Was witam. Chciałbym serdecznie zaprosić na nasz festyn rodzinny ze świętym Janem Pawłem II. Moi drodzy, 4 czerwca tego roku będziemy obchodzić 26. rocznicę wizyty Jana Pawła II w naszym mieście Kaliszu. I z okazji tejże rocznicy my jako parafia świętego Jana Pawła II wraz z diecezjalnym duszpasterstwem rodzin organizujemy tutaj w Kaliszu, na Polach Marsowych, drugi festyn rodzinny ze świętym Janem Pawłem II. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was zapraszam na ten festyn. Uczcijmy tą rocznicę, uczcijmy swoją obecnością. Na festynie będzie można też dobrze sobie coś tam zjeść, dobrej, wspaniałej zupy. Będzie można też posłuchać dobrej muzyki. Będzie wiele atrakcji dla dzieci, dla rodzin. Będzie można zobaczyć pokazy wozu strażackiego, pokazy wozów policyjnych, straży więziennej. Będzie straż miejska, która będzie też znakować rowery. Wiele, wiele atrakcji. Także całym sercem zapraszam. Moi drodzy, z okazji też tego festynu będzie można złożyć cegiełkę na budowę naszego budującego się kościoła. Jest to kościół wotum naszej diecezji za świętego Jana Pawła II, za jego życie, za jego pontyfikat, za wizytę w naszym mieście. Moi drodzy, też każda cegiełka będzie brała udział w losowaniu cennych nagród. Także, drodzy kochani, mieszkańcy naszego miasta i okolic, bardzo serdecznie zapraszam. 10 czerwca festyn będzie od godziny 15 do 20 na Polach Marsowych. Całym sercem i gorąco Was, kochani, zapraszam. W niedzielę 11 czerwca podczas mszy świętej o godzinie 12:30 będziemy uroczyście świętować 770. rocznicę fundacji Kościoła świętego Mikołaja w Kaliszu przez księcia Bolesława Pobożnego i błogosławioną Jolentę. Podczas tej mszy świętej będziemy również wspominać 70. rocznicę przybycia do naszej świątyni błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Podczas Eucharystii zostaną wprowadzone jego relikwie, które otrzymaliśmy w Archikatedrze Warszawskiej, tam gdzie znajduje się grób prymasa tysiąclecia.
te relikwie otrzymaliśmy w przeddzień 42. rocznicy jego śmierci, a więc w sobotę 27 maja. Serdecznie zapraszam do udziału w tej uroczystości, albowiem Kościół Świętego Mikołaja w Kaliszu od 1992 roku jest kościołem katedralnym naszej diecezji, a więc matką wszystkich.